Browary łódzkie. Dla ciebie, czytelniku, nazwa ta nie przynosi niczego na myśl. Mówisz sobie, no spoko, w Łodzi są jakieś browary, no i fajnie. Ale dla mnie, normika pastolektora, jest to świątynia. Miejsce, w którym dzieje się dzieło stworzenia. Najlepszego browaru, jaki przyniósł ten świat. Magia smaku, płynna ambrozja, spełnienie największych marzeń zaklęte w zielonej puszce, która posiada 4,5 volta. Anon przedstawiam wam kustosza jabłkowego. Cudowny smak i niska cena czynią go najlepszym piwem świata. Z własnego doświadczenia mogę dodać, że nie można się tym piwem napierdolić. Kiedyś kupiłem cały karton i wyjebałem go tego samego wieczora. Ten browar był tak zajebisty, że napisałem o nim wyznanie wiary pasty. Pozdrawiam normików. Ostatnio wybrałem się z moim ziomkiem do McDonalda, jego samochodem do Gdańska. Zjedliśmy McFlurry i zaproponowałem mu wypad na zakupy. Zapytał mnie... No jasna sprawa, ziomek, a po co? Mam questa. Nie zadawaj pytań. Kierunek Biedra. Wbijam do Biedronki, jedynego miejsca, w którym można otrzymać najlepszy browar świata, za którym stoją oczywiście kustosz ekstra, malinowy i o smaku tequili. Automatycznie kieruję się na stoisko alkoholowe i doświadczam przykrego widoku. Półka, na której miały stać jabłkowe cudeńka, stoi pusta. Pytam się kierowniczki, czy jest coś jeszcze w magazynie. A ona, że niestety nie, bo wszystko w promocji jest na półkach. Ziomek mi powiedział... Następna Biedra jest pół kilometra stąd. Krzyknąłem... Mordo! Jesteś genialny! Do samochodu! I ruszyliśmy na dalsze poszukiwania. Wbiegłem do środka, przepycham się przez tłum ludzi, którzy zmierzali do kas i stoję nagle w miejscu. Widzę wystający zielony karton z napisem kustosz jabłko. Podchodzę bliżej, żeby zagarnąć ostatnie sztuki dla siebie. Ciągnę za niego, powoli się wysuwa, a tam kurwa leżajsk. Wściekłem się, stałem z zaciśniętymi pięściami. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. No żeż kurwa, jaki zbrodniarz mógł się dopuścić takiego czynu? Podrzucać jakieś gówno do legowiska bóstwa wśród piw króla jedynego kustosza jabłkowego, profanacja! Urwać łeb temu gnojkowi i nasikać do szyi tylko. Ale byłem zdesperowany. Nie zamierzałem się łatwo poddawać. Idziemy do samochodu i jedziemy do następnej Biedry. Pojebało cię, nie chce mi się tyle łazić. Typie, w promieniu kilometra masz ich 4, co ci szkodzi? Ech, no dobra. Z piskiem opon ruszamy do następnych Biedronek. Czułem się jak Indiana Jones w poszukiwaniu artefaktu. A w sumie Indiana Jones i zaginiony kustosz brzmi legitnie. Uwielbiam przygody, szczególnie w słusznym celu, kiedy szanse na zrealizowanie go maleją z każdą próbą. No właśnie, stacja trzecia, mówię ziomkowi, żeby czekał przy wejściu, sprawdzę, czy są kustosze i wrócę. Naszą rozmowę usłyszał miejscowy żul, który od razu krzyknął: nie ma co, młody, jedź tam! Jak to nie ma? No nie ma, nie ma co! Jak nie pójdę, to się nie dowiem. Kurwa, gówniarzu jeden, nie ma, nie rozumiesz? I zaczął blokować mi wejście do środka. Schowawszy amarenę do kieszeni, zaczął wykorzystywać tajemne techniki sztuki walki wujitsu. Ja, będąc studentem, doskonale znałem te techniki, co powodowało, że przeciwnik był niezwykle przewidywalny. Zasadziłem porządnego kopa w jajca. Pochylił się z bólu, po czym walnąłem z kolana w ryj i wyrzuciłem go z wejścia. Jeszcze zanim wkroczyłem, powiedziałem mu: nie jesteś godzien, aby przeciwstawić się sztuce Hlai Tai. Sytuacja się powtarza. Nagle słyszę krzyk: Kwidzio! Tu są! Biegnę z prędkością światła w stronę, z której dobiegał krzyk. Patrzę na półkę i poczułem, że wpadłem w pułapkę. Smutny Indiana Jones JPG. Radlery. To były radlery. Jabłkowe, ale radlery. To nie było to. Ruszamy dalej. Nie kończę poszukiwań. Czwarta Biedra, radlery. Piąta Biedra, radlery. Szósta, siódma, ja jebie, piętnasta, kurwa, radlery! Zrezygnowany poszedłem do auta. Cały Gdańsk. Ani jednego jabłuszka. Widziałem uśmiech ziomka. Czułem jego zadowolenie. Pewnie myślał, że misja zakończyła się porażką. Rzekłem do niego: jedź do Sopotu. Na niepodległości. Co? Gówno! Jak nie tam, to nigdzie ich nie będzie! Ruszyliśmy. Minęliśmy po drodze parę zajebistych fur i dwa patrole policji. Wkręcam się do marketu, w którym leży moja ostatnia nadzieja. Oglądam każdą półkę uważnie, co do centymetra kwadratowego. I w tym momencie... kurwa, nie wierzę. Ostatnie 9 sztuk. Stoi i czeka, aż wpadną w moje ręce.
Wzruszyłem się. Po całym dniu poszukiwań nareszcie je znalazłem. Z tej okazji kupiłem jeszcze karton kustoszy malinowych i tekili. Dzięki Bogu były w promocji po złoty 50 zł za sztukę. Po czym wróciwszy do akademika, urządziłem imprezę z racji tego, że jabłkowy nektar odnalazł się. I tak mijał miesiąc, dwa miesiące. Dzień jak co dzień, dzień po dniu, po kustoszach został chuj. Postanowiłem zadzwonić do browarów łódzkich, aby zapytać się, kiedy będzie nowa dostawa. Przy okazji chciałem wiedzieć, czy mogą dostarczyć ambrozję bezpośrednio do adresata. Odpowiedzieli mi, że za około tydzień rozejdą się po całej Polsce. Nie mogłem przegapić takiej okazji. Utworzyłem grupę, składającą się z moich ziomków ze studiów. Zadaniem było czekanie pod każdą możliwą biedronką na dostawę, a następnie wykupienie wszystkich jabłkowych kustoszy co do puszki. Ktoś się zapyta, mordo, skąd masz na to pieniądze? Pamiętacie, jak opowiadałem wam o mojej przygodzie z bukmacherką? Tak, nadal się w to bawię. Niby dlaczego Roma awansowała do półfinałów Ligi Mistrzów, a Juventus po dzielnej walce musiał odpaść z Realem Madryt? No właśnie, stawiałem na odwrót, kurwa, znowu. Pod koniec tygodnia ziomki z grupy nazwali mnie świrem. Stałem się fanatykiem kustosza jabłkowego. Pół mieszkania zajebane browarami najgorsze. Co ja gadam, najlepsze! W późniejszym czasie otrzymywałem telefony od różnych obcych ludzi z propozycją odkupienia tego magicznego napoju. Sprzedawałem je po cenie dwa razy wyższej. To było rozsądne, bo na całym Pomorzu nie było już zielonych puszek z etykietą kustosza. Ale to nie było wystarczające. Musiałem poszerzyć swoją działalność, żeby objąć większą część Polski i zdominować rynek kustoszowy. Zaleciłem moim ziomkom, aby wyruszyli w Polskę. W ramach delegacji zrekrutowali ludzi, którzy mogliby opróżniać każdy możliwy sklep. Objęliśmy zasięgiem całą Polskę północną. Dalej się nie dało, bo wyjazdy były nieopłacalne. Potrzebowałem pomocy. Szukałem potencjalnych osób do mojego interesu, który był prawdziwym złotem. Mówię otwarcie. Miało to niesamowity potencjał. Patrzę, a to moja mordka najlepsza, Nadol, prawdziwy fan kustosza. Zapytałem się, jak to się stało, że wielbi to arcydzieło. Kustosz jabłko to błogosławieństwo naszych czasów. Słodki, naturalny smak jabłek najwyższej klasy. Zdrowy, komfortowy i wskazany o każdej porze dnia i nocy. Baśniowy element życia. Dostępny dla każdego. Za każdym razem, kiedy kupuję, pytam, czy mogę dopłacić za to arcydzieło. Mam zajebisty deal. Musisz mi pomóc. Wytłumaczyłem mu, co zrobić. Zrobił to samo, co my. Tylko, że na południu. Właśnie tak się to robi na południu. W końcu spełniliśmy nasze marzenie. Staliśmy się jabłkową mafią kustosza. Byłem szefem sekcji w Polsce Północnej, za to nadal pilnuję Polski Południowej. Zdarzały się sytuacje, w których niektórzy kupowali za naszymi plecami piwka szybciej od nas i sprzedawali po niższych cenach. Obecnie część z nich wąka kwiatki od spodu, a pozostała część musiała uciec z kraju. Wysłano za nimi listy gończe. Tak, przekupiliśmy Interpol kustoszami, ponieważ sami uznali, że to ósmy cud świata. Po wyjeździe do Poznania na Pyrkon Festiwal Fantastyki wpadłem na zajebisty pomysł. Nadol, pamiętasz, co się odkurwiało na Pyrkonie? To znaczy? Było w pizdę różnych religii, kult ananasa, wielkiego knura, czy choćby kurwa stalowego sandała. Czemu by nie zrobić kultu jabłkowego kustosza? Mam nawet wyznanie wiary. Pierdolisz. Wierzę w kustosza jabłkowego, wśród piw króla jedynego i w pastolektora, tego piwa słynnego konsumenta, kustosza stałego klienta. Narodził się w DTR-ze, zaczął czytać pasty, nagrał, wrzucił, z rowerka spadł z banowan, zstąpił do podziemi, nowy kanał założył, siedzi na tronie, pośród normików z grupy jego, tam czyta złoto i gardzi gówno. Wierzę w jednego kustosza, biedronki w niego wyposażone, ambrozji spożywanie, pragnień spełnienie, brzucha nasycenie, melanż wieczny. Amen. Wchodzę w to. I tak staliśmy się liderami wiary kustoszowej. W każdym mieście, w każdej wiosce stała kapliczka, a w niej za szybą stała ta słynna zielona puszka. Każdy wyznawca tej wiary mógł przychodzić i odmawiać modlitwę. Kustoszu nasz, któryś jest w biedrze, święć się imię Twoje, niech się nie skończy królestwo Twoje. Niech będzie dostawa Twoja dziś, jutro i pojutrze. Pragnienia wszelkie zaspokój nam dzisiaj i towarzysz nam w każdej chwili, tak jak to
towarzyszysz innym bliźnim i nie wódź nas na spierdolenie, ale napełnij nasze dusze radością. Podobno nawet przebiliśmy chrześcijaństwo w rankingu największej wiary w Polsce. Jabłko uczestniczyło w każdym aspekcie przeciętnego Polaka, ponieważ według naszych wierzeń każdy, kto go spożywał, wychodził ze swojego spierdolenia. Inne kazanie przekazane ode mnie głosiło, że kustosz karze wszystkich skurwieli, którzy naśladują testowirona w sposób haniebny i nie chcą się dzielić ambrozją, ponieważ na szczęście zasługują wszyscy w kustosza wierzący. Jestem Kwidzio. Razem z Nadolem jesteśmy szefami mafii kustoszowej. Jednocześnie jesteśmy papajami wiary w to niesamowite bóstwo skryte w zielonych puszkach. Muszę już lecieć. Lecę do Danii reklamować arcydzieło z browarów łódzkich. A Nadol otworzył sieć fabryk w Czechach i Słowacji, gdzie produkuje i sprzedaje kustosze jabłkowe w zamian za dożywotni zapas knedliczków. Dzięki, Mordko. Niech kustosz ci błogosławi. W poprzedniej części tłumaczyłem wam, jak razem z Nadolem staliśmy się liderami mafii kustoszowej oraz papieżami wiary w jabłkowego kustosza. Chcę wam opowiedzieć, co się stało kilka lat później. Wprowadzenie. Chcieli być mną, albo Nadolem, albo nawet obydwoma naraz. Po udanych negocjacjach z Danią postanowiłem z nim poszerzyć zasięg na całą Europę. Obecnie kustosz jabłkowy jest jedynym piwem, które sprzedają za granicą. Negocjacje z Ukraińcami, Białorusinami i Rosjanami toczyły się najciężej, ale jak zademonstrowałem im browarka jako znakomitą popitkę, do wódki zgodzili się. Do USA nie lecę, bo dzieli nas ocean, a w Afryce puszczę i piasek. Z Arabami nie zamierzam negocjować, przynajmniej bezpośrednio, bo mogą odpierdolić bombowy układ, a od Azjatów trzymam się z daleka, bo jak się dowiedzą o tym cudeńku, to kurwa na całym świecie zabraknie wody do jego produkcji, bo Chińczyków masz od wała i będą chcieli więcej i więcej. Akcje kustosza na giełdzie lecą wysoko w górę. Mieszkam w ekskluzywnym apartamencie Sea Towers w Gdyni, pod samym dachem. Nadol mieszka na samym szczycie Sky Towera we Wrocławiu. Trzepiecie hajsu jak lodu. Możecie robić co tylko zechcecie, bo was kurwa na to stać. Czasami lecisz do niego helikopterem i zabierasz go, aby oglądać walkę gladiatorów z lotu ptaka. A tak naprawdę fundujesz sprzęt 300 Sebiksom, dzielisz ich na dwie ekipy i oglądacie, jak się napierdalają w Sosnowcu. Idealne warunki do walki na śmierć i życie, o co? Jest rok 2028. Z okazji 10. rocznicy sukcesu w wykonaniu waszego duetu organizujesz imprezę w swoim apartamencie. Zapraszasz wszystkich partnerów z Europy oraz bliskich znajomych, swoich oraz Nadola. Opowiadasz ziomkom o swoich planach budowy specjalnego schronu na Saharze, niewykrywalnym przez radary, niewidocznym na mapach Google'a itp. Hektolitry kustosza jabłkowego wlatują do ust gości. Jest znakomita zabawa do białego rana. Po wszystkim idziesz do łóżka. Jesteś takim jebanym śpiochem, że budzisz się dopiero po 3 dniach. Nie licząc wychodzenia na siku i kubkę oczywiście przez jakiś hałas. Myślisz, co do chuja? Wychodzisz na balkon. Nie wierzysz własnym oczom. Cała Gdynia stoi w ogniu. Ludzie niczym dzikusy rzucają w siebie kamieniami i sztachetami, szarpiąc się o zielone puszki. Jeszcze nie rozumiesz, co się dzieje, ale nagle dzwoni telefon. Nadol. Załatw mi miejsce dla helikoptera na swoim wieżowcu. Będę za godzinę. To, co się odjebało, to ja nawet nie. Zdziwiony rozłączasz się. Przychodzi do ciebie, zaczyna mówić. Mordo, nie jest najlepiej. Ja się dopiero obudziłem, bo mi pojeby drą ryja na całe miasto. O co chodzi? Oto! Włączył telewizor. Na każdym kanale trąbią tylko o jednym. Zaraza niewiadomej klasy dotknęła chmiel. Na całym świecie, choćbyś próbował posadzić sobie w domu, to ta jebana zaraza go zniszczy. Do publicznej wiadomości podano, że zostały ostatnie sztuki kustosza jabłkowego na całym świecie. Przez zarazę fabryki wstrzymały produkcję, a jego konsumpcja osiągnęła okropnie wysoki poziom. Dzwonicie po wszystkich centralach w Europie. Pytacie o stan każdego najmniejszego magazynu. Pusto. Nigdzie kurwa nie ma. Jak to nie ma? Przecież mam jeszcze w... Safe! Biegniecie w stronę sejfu, w którym trzymałeś jedną puszkę na czarną godzinę. Wstukujesz 8-cyfrowy kod, otwierasz drzwiczki. Jest puszka. Zielona. I kurwa pusta! Padasz na kolana. Zaczynasz płakać. Dzwonisz do stacji telewizyjnej, której relacje na żywo właśnie oglądałeś. Speaker odbiera telefon. Panie redaktorze, proszę puścić tę wiadomość na cały świat. Niech każdy się dowie. Wygląda na to, że kustosz jabłkowy już...
nie istnieje. Speaker załamał się. Szanowni Państwo, otrzymałem telefon od samego lidera mafii Kustosza. Wygląda na to, że Kustosz Jabłkowy już przestał istnieć. Za niecałą godzinę odbędzie się... Nagle transmisja została przerwana, a na ekranie pojawił się stary znajomy. Co ty jebana polska kurwa powiedziałeś, że co, że Kustosz Jabłkowy kurwa nie istnieje? Patrz kurwa, jeszcze jeden zaplombowany, nawet kurwa go słychać. Chuj ci na maturę, jesteś zbani frajer. Zięba! Twój stary zgubił się w kinie! Tak, zamieniłem ci puszkę w sejfie, jak szedłeś się wysrać. Chujowy z ciebie haker. 8-0, amator. Do zobaczenia w Bolesławcu Cfelu. I nagle słyszysz przez okno, jak wszyscy ludzie krzyczą jednym głosem: Kustosz! Wyglądacie przez okno, wszyscy zamienili się w jebaną hordę zombie. Patrzycie na telewizor, cała Polska zamieniła się w siedlisko bezmózgich patafianów żonnych jabłkowej ambrozji. Musicie jak najszybciej dotrzeć do Zięby i namówić go, aby Kustosz wrócił na swoje miejsce. Wsiadacie do helikoptera na Lola i kierujecie się w stronę Bolesławca. Następnego dnia dolatujemy do tego miasta. Nic dziwnego, całe miasto, jak i cała Polska zniszczone przez brak tej jednej jebanej puszki. Cała? Jednak nie. Lądujemy przy chacie Zięby, ostatniego bastionu Rikczu, niezniszczonego jeszcze przez bandę idiotów żonnych Kustosza. W sumie nic dziwnego, bo z nikim przez te 3 dni nie rozmawiał i nie robił sobie kłopotów. Wbijacie mu chyba na chatę i z buta wjeżdżacie do jego pokoju. Widzicie Ziębę siedzącego przed kompem, nagrywającego kolejny filmik do story lektora. Oddawaj Kustosza, skurwysynu! Wskakuję na niego i zaczynam go dusić. Nadol natychmiast się od niego wyrywa i namawia, żebyśmy porozmawiali na spokojnie. Gdzie masz Kustosza? Nie mam, już go wypiłem. Nie mogłem pozwolić, aby mnie dorwali. Wyciągnąłem z kieszeni pistolet i przymierzyłem w niego. Pytam się, gdzie jest Kustosz? Naprawdę nie mam, przysięgam. Strzeliłeś mu w stopę. Zacznij kurwa mówić. Debilu, to ci mówię, że wypiłem. Ile jeszcze razy mam ci mówić? No to porozmawiamy inaczej. Odstrzeliłeś mu drugą stropę i przymierzyłeś w twarz. A teraz główka. Nie mam go, przyrzekam na papaja, nie mam. Przeładowujesz klamkę, kładziesz palec na spust, już zamierzasz to skończyć, ale Zięba nagle krzyknął: Budyń! Sejf odblokowany. Patrzysz, a pod jego biurkiem otworzyły się drzwi do sejfu, a w środku zimniutki, nieotwarty Kustosz Jabłkowy. Cel naszych poszukiwań. Nie zdziwiłem się w sumie, fajne hasło. Nikt się takiego nie spodziewa. A dodatkowo Nadol nie może się przestać śmiać, jak słyszy to słowo. Po chwili wbiega pilot helikoptera. Szefie, zombie niszczą nasz helikopter! Kurwa, Zięba, masz samochód? Jasne, zajczęto w garażu. Ja pierdolę, minęło 10 lat, a ten dalej tym szrotem jeździ. Rzucam mu plik banknotów. Masz, 30 tysięcy na nowe auto. Dałbym mniej, ale w chwili obecnej nie mam drobnych. Wsiadamy do Cinquecento i zapierdalamy do Wrocławia, konkretnie do starego domu Nadola. Musimy gdzieś przenocować, zanim wrócimy do Gdyni. Następnego dnia budzimy się niezwykle wcześniej, bo musieliśmy pilnować ostatniej sztuki Kustosza. Zapomniałem zabrać telefonu z auta. Leżał na ziemi. Schylam się, żeby go podnieść i patrzę, pod siedzeniem leży kartka. Podnoszę ją. O kurwa. Biegnę jak najszybciej do domu i krzyczę: Nadol, musimy zapierdalać do mnie. Mam plan ocalenia społeczeństwa. Nie musimy. Złapał za książkę na półce i pociągnął ją. Po chwili regał z książkami przesunął się. Widziałem drzwi. To drzwi do mojego laboratorium. Pracowałem nad nim kilka miesięcy. Jest chyba gotowy do eksperymentów. O co chodzi? Patrz. Zięba pracował nad miksturą pomnożenia Kustosza. Zjeb wiedział o zarazie. Planował przejąć nasz biznes. Co jest w składnikach? Kustosz Jabłkowy. Jest jad skorpiona. Powinien być w labo... Leczo? Mój ojciec to fanatyk, leczo? Dalej. Knedliczki. Mam nadzieję, że wszystkich już nie wpierdoliłeś. Co ty, mordo? Mam nawet trochę, patrz. Odniósł poduszkę. Poczułem wstręt, bo chyba tylko ciocia Stasia traktowała tak swoje pierogi, tak jak Nadol swoje knedliczki. I jeszcze... O chuj. Emmentaler z Tuleja. Oj, ja ci tu nie pomogę, ma go jedynie sama Ewa Wachowicz. Ja jej tutaj nie ogarnę. Daj mi chwilę. Otworzyłem okno i zacząłem drzeć się z całej siły. Ewa Wachowicz poleca najgorsze czekolady i najtańsze karmy dla psów!
Zamknąłem okno, nagle jak nie pierdolnie całe okno, patrzę, a to sama Ewa Wachowicz wpierdoliła się przez szybę, zaczyna szarpać mnie za rękę i krzyczeć: jak to kurwo mała najgorsze czekoladki, Amelia to czekolada najwyższej klasy, gówniarzu mały! Skurwysynie, zostaw mnie! Nadal z zimną twarzą powstrzymał Ewę od dalszych poczynań. Czego chcecie? Potrzebujemy Emmentaleru z Tuleya. Wiem, że ty go masz. Potrzebujemy go jak najszybciej. Nie dam ci go. Niby dlaczego tylko ja go posiadam. Ale od tego zależą losy ludzkości! To co mi dasz? 20% udziałów na giełdzie. Lol, nie? 30. Za tyle to mi się dupy nie opłaca po to ruszać. Dodatkowo znaczek polecam Ewa Wachowicz na puszce kustosza. Stoi. Wyciąga z kieszeni mały słoiczek z potrzebną nam substancją. Suka cały czas miała to przy sobie. Nosisz go przy sobie? Oczywiście. Zawsze kiedy gotuję, dodaję go, czyniąc moje dania lepszymi od wszystkich innych. Wyskoczyła przez okno i odleciała. Już więcej jej nie zobaczyliśmy. Nadol, wiesz co to oznacza? Do laboratorium! Przebiegliśmy przez drzwi do labo, wsiedliśmy do wózka, takiego jak w rollercoasterze, po czym ziomek krzyknął: ciąg za lajchę, krąg! Pociągnąłem za rączkę obok mnie. Niespodziewanie dach się otworzył. Spojrzałem się na Nadole. Jak go nie wyjebało z siedzeniem, poleciał w chuj do góry. Nie te! Po około pół godziny wrócił do mnie i powiedział, żeby ruszyć tę drugą. Zjechaliśmy na sam dół torów i weszliśmy do laboratorium. Była to ogromna sala, w której znajdowało się mnóstwo różnych eliksirów i probówek, a na suficie widniało jedno jebitne zdjęcie kluski. Nie mam bladego pojęcia dlaczego. Pracowaliśmy nad miksturą rozmnożenia kustosza bez przerwy. Eksperymenty ciągnęły się godzinami. Na koniec Nadol wrzucił Emmentaler z Tuleya do słoika z substancją i zaczął mieszać. Chwila pobulgotało i przestało. Staliśmy przed ogromną kadzią z wodą. To jest ten moment. Jedna kropla, dwie, trzy. Wystarczy. Po chwili cała woda zaczęła bulgotać. Samoistnie w kadzi powstał wir, który trwał dobre z kilka minut. Kiedy wszystko się skończyło, spojrzeliśmy do środka. Woda zamieniła się w złocistą ciecz o zapachu jabłka. Wygląda na to, że się udało, ale musieliśmy jeszcze coś sprawdzić. Spróbuj. Pierdolę, nie próbuję tego. No Nadol, weź, ty się na tym znasz. No dobra. Wziął kubek i nalał do niego złotego płynu. Spróbował, zrobił oczy jak 5 złotych, spojrzał na mnie i szepnął: udało się. Musimy jechać do Gdyni natychmiast. Zrobię tego więcej, przyda się. Nie pozostało nam nic innego jak wracać do mnie. Jesteśmy już w Poznaniu. Nieoczekiwanie napotykamy blokadę drogową złożoną z kilku samochodów. Nagle z bocznych uliczek wybiegają zombie i krzyczą, doskonale wiecie co: kustosz! Jesteśmy w dupie. Nawet nie mamy się czym bronić. Zaczynamy przeszukiwać wszystkie schowki i luki w Cinquecento. Po chwili Nadol pyta: ej, a do czego służy ten przycisk? Nagle auto całe zaczęło się trząść. Bazuka wyskoczyła z maski i nastąpił strzał. Po wystrzale wszystkie samochody rozlatują się na boki. Podskoczyliśmy na 2 metry wysokości i mieliśmy uczucie, że zawisnęliśmy w powietrzu. Wyjrzałem przez szybę i okazało się, że samochód posiadał zawieszenie a la Monster Truck. Niezłe to zięby auto. Ma rozmach, skurwysyn. No, już teraz możemy jeździć. Po przejechaniu całej Polski i 10 000 zombiaków docieramy do Gdyni. Zebraliśmy się na skwerze Kościuszki. Załatwiłem od ziomka wielką cysternę z wodą, do której wrzuciłem niezbędny eliksir kustoszowy. Myślałem, że energia rozsadzi całą cysternę, ale na szczęście wszystko się udało. Pozostało tylko jedno. Mamy kustosza! Momentalnie zaczęły na nas lecieć całe masy ludzi opętanych, zagubionych, pogrążonych w rozpaczy zombie, które żądają tylko tego magicznego napoju. Pompa gotowa, cel, pal! Z węża strażackiego podłączonego do cysterny zaczęła tryskać złota ciecz, która była dawno niewidzianą ambrozją, aż zalała cały tłum. Cysterna stała już pusta. Tysiące zombie zaczęło wracać do swojej pierwotnej formy. Ludzie wstawali z ziemi i pytali się, co się stało.
A że jestem papajem, to wszedłem na cysternę i zacząłem krzyczeć: kustosz jabłkowy wystawił nas na próbę! Przeszliśmy naprawdę ciężkie czasy! Jabłkowa ambrozja tymczasowo przestała istnieć i zmieniliście się w bezduszne potwory! Żądne tego napoju! Ale ja wraz z Nadolem zdaliśmy tę próbę! A teraz posyłam was, kochani! Wszyscy wierzący w kustosza! Zaprawdę powiadam wam! Każdy z was musi wziąć co najmniej 5 litrów tego pięknego browaru i poczęstować wszystkich zombie, aby się nawrócili i powrócili do pierwotnej formy! Wierzę w was, kochani! Po chwili dołączył do mnie Nadol i zaśpiewał: idźcie w pokoju, kustosza! Browarom niech będą dzięki! Mijają 2 tygodnie. Dzięki waszej miksturze tworzenia kustosza jabłkowego wszystkie fabryki mogą ponownie wznowić produkcję. Wstałem z łóżka około południa i włączyłem telewizję. Wszystko wróciło do normy. Polska wróciła do poprzedniego stanu. Ty razem z Nadolem otrzymujecie od imperatora cesarstwa polskiego Andrzeja Dudy. Tak, Duduś jest tak zajebisty, że rządzi po dziś dzień. Złoty medal za zasługi względem państwa. Mieliście dostatecznie tyle pieniędzy, aby zapłacić za remont wszystkich zniszczonych budynków. Obywatele mają was za bogów, a kustosz jabłkowy przygarnia do siebie coraz więcej zagranicznych inwestorów. Zielona puszka, która przeżyła z nami wiele przygód, wróciła na swoje miejsce. A na puszkach, zgodnie z obietnicą, widnieje znaczek z napisem: polecam, Ewa Wachowicz. Ale i tak Apple nas wykupiło, bo jeszcze byśmy zaczęli dystrybuować lepiej sprzedające się jabłuszka. Siema, jak mogliście zauważyć, gościliśmy chronologicznie Łukasza, Mateusza Spysińskiego i Story Lektora, czyli Zięby. Zapraszam na ich wszystkich kanały, świetni goście. No i dziękuję patronom, że wpłacacie mi pieniążki, to tutaj teraz plansza się pokazuje. Strzała.